strasznie ten szarik zmarniał. Bo to już jest teraz tak poza kupiony za rządów pana Macierewicza. Ciężko mi jest, naprawdę, pani wierzy, że w obecności kamer rozmawiać z córką generała, cokolwiek by o nim nie myślał. Pani ojciec mógł się panicznie bać Rosjan. Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku mojego programu Towarzyszka Panienka. Dzisiaj naszym gościem będzie Paweł Kukiz. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, pani redaktor. Jak to będzie z tym marszałkowaniem? Ja nie będę żadnym marszałkiem, nie ma takiej opcji. Nie, no to czego wszyscy piszą? Raz, że są, no piszą, no to różne rzeczy się pisze, natomiast no są osoby na pewno dużo bardziej predysponowane do takiej funkcji. Dla mnie sama funkcja przewodniczącego w poprzedniej kadencji to była trauma po prostu, naprawdę. Ja nie jestem tego typu zadań, ja jestem od ognia, odniesienia jakiejś idei, a nie zarządzania. Absolutnie na tym się zupełnie, do tego się w ogóle nie nadaje. Podstawowe moje zadanie to jest edukacja w zakresie państwa obywatelskiego i zmian ustrojowych. Bo no tak. Cały czas jesteśmy, pani redaktor, cały czas ustrojowo tkwimy w konstrukcji komunistycznej. To nie ma co do tego wątpliwości. Jesteśmy, żyjemy w państwie, w którym pierwszy sekretarz partii, teraz partii władzy, ma władzę absolutną. Nic, absolutnie nic się zupełnie nie zmieniło od czasów świętej pamięci ojca. No i właśnie, a jak się pan czuje w domu generała? No, początkowo się bałem, że może straszyć i tak dalej. Na wszelki wypadek się ubrałem właśnie tutaj w stroje bojowe. Do tej widzę, także adekwatnie, tak. I to także nie straszyło. Mam nadzieję, że właśnie ze względu też przede wszystkim na moje mundurowanie. Odzież ochronną, tak. Jakoś przeżyję prawdopodobnie, tak. To mu sobie przypominam taką naszą rozmowę sprzed kilku lat. I mówił pan wtedy, że stosunek do pana, do stanu wojennego pana się zmienił, kiedy pan pojechał na Ukrainę. Jedno jest pewne, że istniało rzeczywiście zagrożenie, ja po prostu wiem, jacy są Rosjanie. Mój ojciec, podobnie zresztą jak i pani ojciec, był zesłany na Syberię. Różnica polegała przede wszystkim na tym, że pani ojciec był starszy 7 lat od mojego ojca, chyba z 23 roku. 23 lat. W 40 roku też go prawdopodobnie ta zsyłka spotkała, bo to było mniej kwiecień i tak dalej. Tak. Oni wtedy właśnie aresztowali, wtedy wysyłali rodziny albo urzędników, kułaków i tak dalej, i tak dalej. Ciemnoż, malutki, dobry, zły, czarny pod niebiema. W każdym razie, czyli miał lat, pani ojciec miał lat 17. 16 lat. Więc był to już chłopak, który był przedmiotem zainteresowania również Rosjan, choćby pod kątem armii i tak dalej, i tak dalej. Mój tato urodził się w 1932 roku, więc był wtedy był 8-letnim chłopakiem i to go wszystko minęło. Z całą pewnością i jeden, i drugi, mówię o ojcach, z całą pewnością na tej Syberii, tak to się wtedy, co prawda ojciec był w Kazachstanie akurat, tak, w Pawłodarskiej oblasti, ale na pewno jeden i drugi doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że Rosjanie są zdolni do absolutnie wszystkiego. Absolutnie wszystkiego. Że dla nich życie, jednostka to jest nic. To jest do zmiecenia po prostu w sekundę. I zaryzykuję taką tezę, proszę się na mnie nie gniewać, bo ja wiem, to sobie pani, ja odróżniam politykę od takich zupełnie ludzkich relacji i ciężko mi jest, naprawdę, pani wierzy, że w obecności kamer rozmawiać z córką generała, cokolwiek bym o nim nie myślał, zupełnie szczerze, zupełnie otwarcie i żeby nie, broń Boże, też nie urazić i tak dalej. Natomiast nikogo, bo ja wiem, że dzieci, rodzice, no skomplikowana materia, a szczególnie no nie przed kamerami. Natomiast jedna rzecz, ja mam czasami, odnoszę wrażenie, czy wydaje mi się, dopuszczam taką możliwość, że pani ojciec mógł się panicznie bać Rosjan. Powiem szczerze. Dlatego, że oni, jak ja słyszałem opowieści o mojego ojca, o Rosjanach, o Sowietach, jak on to nazywał,
ci ludzie przechodzili tam traumy, przechodzili, opowiadał mi o tych obozach, opowiadał o tej nieludzkiej ziemi, po prostu o nieludzkiej ziemi, że o ile chłopak kilkuletni po prostu cierpiał, to panie ojca mogli już złamać, po prostu, najnormalniej w świecie. I często pewne zdarzenia, pewne działania, których on, mówi o ojcu, panie ojcu, pewne działania, które prowadził, mogły wynikać z wewnętrznego przekonania, że jeśli postąpi inaczej, to Ruscy nas zmiażdżą. Mhm. Po prostu. Bo on osobiście doznał tam na tej nieludzkiej ziemi, miał takie doświadczenia, że po prostu był święcie przekonany, że ma rację. Mhm. Wie pani, ciężko mi mówić, czy to są jakieś rzeczy, które usprawiedliwiają, czy które, nie wiem, właśnie to są zbyt ciężkie tematy, nie, bo ja pamiętam proszę się tutaj jakoś nie krępować, ja jestem, że tak powiem, twardą mam skórę, jeśli chodzi o to. Ale ja, wie pani, no pani ma twardą, to ja wiem, to z całą pewnością, ja też się nauczyłem mieć twardą skórę, chociaż jestem wrażliwym człowiekiem, pani również jest wrażliwym człowiekiem i wiem, jak jest czasami ciężko, bo człowiek ma dobre intencje, człowiek często, Bogu Ducha winny, jest obciążany jakimiś, no, jakimiś podłościami po prostu. Przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce rzeczywiście te sowieckie czołgi stały pod samą granicą, że nawet ci żołnierze, no nie wiadomo, czy trzeźwi, czy nie trzeźwi, no jak Ruscy, to nie wykluczałbym tej drugiej opcji, ale w każdym razie podjeżdżali z tym, grzali silniki, podjeżdżali, udawali, że podjeżdżają taranować te szlabany i tak dalej, i tak dalej. Więc, wie pani, mnie trudno oceniać, ja nie wiem, czy oni by weszli, czy oni by nie weszli, ale kiedy te wszystkie rzeczy zbiorę razem, czyli ten Kazachstan, pani ojca, te ich różnego rodzaju działania, no to... Jako człowiek to nie jest to wszystko, to nie jest to wszystko tak proste do zrozumienia. Mhm. Nie wiem, bo to już tylko pani ojciec wie, jakie były jego intencje, z czego to wynikało. Mhm. Widzę, że tak się pan trzyma tej popielniczki. Nie zabiorę pani, proszę się nie martwić. No nie, właśnie tam widzę, że pan zaglądał, że krucho z tym cukier, jeszcze. Kartki jeszcze na cukier, jeszcze tu malutko jest. Tak. Mało kto teraz słodzi, ale mało kto pali. Przy Sejmu pani przyniosę. O, też. I sztućce też. Tak, koniecznie. Powiedział pan o tym, że właśnie trudno panu rozmawiać ze mną o ojcu, bo jest to taki temat wrażliwy, no bo rzeczywiście dzieci polityków cierpią za rodziców. I jak pana córki znoszą? Wie pani, to chyba są jednak mimo wszystko nieporównywalne pozycje. To jest pani ojca kiedyś i moja obecnie, także tutaj tak na pewno... Wtedy nie było internetu. No tak, no to tu ma pani rację. Także tak, ja nie byłam tak świadoma. Ale właśnie też z drugiej strony jest też... zaskoczę panią, bo moje akurat dzieci mają, jak to młodzież mówi, wywalone, że tak powiem, na te wszystkie sprawy, na ten tak zwany hej. To one sobie doskonale zdają sprawę z tego, że to jakiegoś szczególnego znaczenia nie ma. No oczywiście, jeżeli jakieś tam rzeczy bezpośrednio ich dotykają, no to jakiś tam żal czy niesmak, mówiąc delikatnie, jest. Ale myślę, że to jednak nie jest ta skala. A u pani jak z kolei było, jeżeli chodzi o panią, jeżeli chodzi o dzieci i tak dalej? Ja sobie to bardzo długo nie zdawałam sprawy z tego, że moja sytuacja jest w jakiś sposób osobliwa. Bo chodziłam do normalnej podstawówki, do normalnej, na podwórku dzieci się bawiły. A jeszcze szczególnie, kiedy była małą dziewczynką, to posiadanie ojca żołnierza, który jeszcze w czasie wojny brał udział i był ranny, no to... Cztery pancerni i pies, no to właśnie byłam dumna i zadowolona, bo ponieważ ojciec był starszy niż większość ojców moich koleżanek i kolegów, w związku z tym nie wszyscy tam brali udział w wojnie, no więc to było. Taki pierwszy moment, kiedy zobaczyłam, to kiedy zmieniałam szkołę i właśnie do tego domu się przeprowadziliśmy w 73 roku, czyli miałam wtedy 10 lat. Tak jak ja, 63? 63, tak. No. Najlepszy rocznik. No, oczywiście, że tak. I przeniosłam się do nowej szkoły. No i w nowej szkole ze zdziwieniem zobaczyłam, że dzieci tam sobie po kontakt, to Jaruzelska, ojciec był ministrem obrony. Ja byłam do tego przyzwyczajona, bo prawie od urodzenia był ministrem obrony. I wtedy zobaczyłam, że moja sytuacja jest w jakiś sposób inna i taki trochę był dystans w stosunku do mnie. Ale jakoś dość szybko sobie to poradziłam. I tak mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o szkoły, o studia,
studia też przecież to było zaraz po stanie wojennym, kiedy zdawałam na studia na polonistykę, on bardzo rozpolitykowany wydział. No i były też takie osoby, o których słyszałam, że powiedziały, no jak Jaruzelską spotkają, to ręki nigdy nie podadzą. No nie, potem, no w życiu, no nie wolno. No a potem piwo razem piliśmy i było... No ale to bez podawania ręki, no wie pan. Bez podawania ręki. W każdym razie... Tu myślę, że bezboleśnie przeszłam, jeśli chodzi o kontakty z rówieśnikami. I właściwie najtrudniejszy moment był chyba kiedyś, kiedy, i to całkiem niedawno, kiedy pomagałam w takiej akcji Fundacji Rock and Roll, założonej przez Magdę Prokopowicz, dziewczynę chorą na raka, której rodzice też na raka zmarli. I zrobiłyśmy taką akcję dla kobiet, które są chore i wychodzą z tej choroby, ale właśnie są po amputacji piersi, po chemii, nie mają włosów i nie mogą wrócić do normalnego życia. Wstydzą się pójść odebrać dziecko ze szkoły, wstydzą się pójść do restauracji. No i właśnie z Magdą Prokopowicz taką zrobiłyśmy taką akcję, żeby tym kobietom pomagać, żeby one dobrze wyglądały, żeby pomoc miały psychologiczną, żeby się nie izolowały, bo wiadomo, że izolacja powoduje depresję i wtedy jeszcze gorzej wyjść. Tak. I został z tego nakręcony reportaż z takiej jednej z tych akcji. I no ja siadłam do tego reportażu, obejrzałam te kobiety, wzruszające to było. Tam dużo łez też się pojawiało w tym programie. I zaczęłam czytać komentarze. No i powiedzmy 1/10 to była o tych kobietach na raka, a reszta to była, no tam właśnie, tam czerwone nasienie się pcha i tak dalej. Więc wtedy sobie uświadomiłam, że także internet mi uświadomił tak naprawdę moją sytuację. Ale tego nie wolno czytać, po prostu. A ja czytam zawsze. Nie, był taki moment przełomowy, kiedy mówiłam tak, nie będę w ogóle na tematy polityczne się wypowiadała, uciekałam, po prostu uciekłam w modę, żeby być w środowisku, w ogóle ludzi nie, z polityką nie związanych, chociaż ta moda mnie w ogóle nie interesowała, ale to była bezpieczna dla mnie nisza. W każdym razie kiedyś nastąpił taki dzień, że zawsze dziennikarze około 13 grudnia do mnie dzwonili, żeby zrobić jakiś wywiad. Ja absolutnie się odcinałam, chciałam mieć tą swoją tożsamość, tej osoby, która się modą zajmuje, no ale kiedyś jakoś powiedziałam sobie, ja się muszę z tym skonfrontować. Tak jak nie zmieniłam nigdy nazwiska, muszę się z tym skonfrontować. I udzieliłam wywiadu jednemu z dużych portali internetowych. Zadzwoniła po kilku godzinach, tak się pokazał ten dziennikarka i mówi, no już mamy ponad 1000 komentarzy. No ja postanowiłam, że to przeczytam. Zrobiłam sobie herbatkę z melisy, dziecko położyłam spać, wzięłam duży zeszyt. 4 rlaniu. Nawet nie. Chciałam mieć pełną przytomność umysłu i sobie wszystko zapisywałam. Wszystkie merytoryczne komentarze albo śmieszne komentarze, bo też są śmieszne odpowiedzi. Jeden z późniejszych to był taki, sram ci do czerwonej mordy, a ktoś odpowiadał, sam sobie nasraj. I ja sobie tą akrobację wyobraziłam i to jakoś pomogło mi. Ale dobry pomysł na tekst do piosenki rockowej. To myślę, że zainspirowałam, tak? Nie, z tym hejtem myślę, że przekraczamy granice przede wszystkim człowieczeństwa. To jest podstawowa sprawa. Ale ja wiem jedną rzecz, że karma wraca. Co do tego nie mam wątpliwości. Ma to satysfakcja jakaś jest. Nie powinienem mieć z tego tytułu satysfakcji, ale wierzę w to, że karma wraca. Jeżeli człowiek ma pewność, że idzie w kierunku dobra, idzie w dobrym celu, idzie po to, by służyć drugiemu i tak dalej, to naprawdę żadne złe słowa nie są w stanie tego przewrócić. Prędzej czy później zawsze dobro zwycięży. I tyle, i trzeba robić swoje. A z tym hejtem rzeczywiście czasami jest to strasznie bolesne, bo jeżeli człowiek idzie, szczególnie jeżeli człowiek idzie do drugiego z sercem na dłoni, spotyka go hejt, no to rzeczywiście to sytuacja ciężka. Ale powiem szczerze, mnie akurat w tych sytuacjach, kiedy naprawdę czuję się skrzywdzony w jakiś sposób, to pomaga mi wiara, po prostu na innym świecie. Ale wiara nie na zasadzie jakiegoś strasznego tam nawiedzenia i tak dalej, tylko prosta opowieść o tym, który szedł za drugiego człowieka, oni go na koniec przybili do krzyża i przybili dzidą. Więc nie jesteś sam. Jak i na tym chyba polega też prawdziwa wiara. Strasznie ten szarik zmarniał. Bo to już jest teraz tak kupiony za rządów pana Macierewicza, więc tak. Tak? Bardzo ładne. To bardzo ładne, jeżeli to śliczne. Prześliczny piesek. Chciałam bardzo pogratulować nowego członka rodziny. Bardzo dziękuję. Chodzi o Zinkę. Chodzi o Zinkę. To owczarek belgijski? Nie. To jest owczarek staroniemiecki.
Czyli gotycki. No, bardzo gotycki, ale jeżeli pani liczy na to, że ja tego lubieżnego Lorka zapoznam, to pani jest w błędzie. Tak, on ma rzeczywiście złą opinię pod tym ja słyszałem względem, to, tak? Nawet na wsi u nas psy szczekają o Lolku. Ale teraz tak, pan jest taką osobą bardzo zwierzolubną. Tak. Ten zwierzostan jest jaki? No na chwilę obecną to jest właśnie Zojka, to jest Drakuś, owczarek niemiecki. Drakuś od drania czy od Drakuli? A to nie, to córki, to musiałbym... To, nie, dla mnie to jest Morys, mimo wszystko Morysek. Jego poprzednik nazywał się Morys, też psiak, też owczarek niemiecki. Była wcześniej jeszcze, takim pierwszym psiakiem to był Ozinek, oto z jego zborna oczywiście. No i była też Zojka, ale Zojka właśnie nam niestety odeszła i w związku z tym dzieciaki, też panny, nie dzieciaki, namówiły mnie na... Koniecznie musieliśmy uzupełnić tutaj skład osobowy w tej całej sforze. No i tak się pojawiła Zinka. Jest jeszcze dwa Jorki, Feluś i ten Brunio. I dwa koty, Barnaba i Kocio. No i ja tak się zastanawiałam, jak okazało się, że idzie pan z PSL, jak człowiek, który tak kocha zwierzęta, idzie z partią, która właściwie do zwierząt ma najgorszy stosunek, prawda? Psy na łańcuchu, chow klatkowy, zwierzęta. Nie, bez przesady. No ja nie wyobrażam sobie, znaczy nie, psy na łańcuchu to niekoniecznie. Jeżeli chodzi o te chowy klatkowe, to nawet dzisiaj rozmawiałem z... I zwierzęta futerkowe, to rozmawiałem nawet dzisiaj z prezesem Kosiniakiem Kamyszem, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek głosowań w sprawie tych futerkowych zwierząt, to absolutnie nie będę głosował za prowadzeniem dalszych tego typu działań polegających na mordowaniu tych zwierzątek i tutaj się nie ugnę po prostu. Nie ma nie takiej będzie dyscypliny partyjnej w tej sprawie. Ale ja nigdy się nie żadnej dyscyplinie, żadnemu przymusowi nie poddam. Nie ma takiej opcji. Ja, jeżeli ktoś mnie przekona do jakiegoś zdarzenia, to tak, to wtedy jestem w stanie zrewidować jakoś swoje poglądy, jeżeli ktoś jest w stanie mnie przekonać. Ale dyscyplina jako taka to jest właśnie... No niestety, ale scheda po poprzednim ustroju. To nie mam co do tego wątpliwości. Jakoś ciągle pan powraca do tego komunizmu. No a jak ma nie powracać teraz, jak tu siedzę w tej chwili i mówię... Nie. Żarty żartami. Ja mówię o tym od dawna. Po prostu nie widzę żadnej zasadniczej różnicy, jeśli chodzi o konstrukcję ustrojową. To jest państwo bardzo podobnie skonstruowane. Państwo, w którym partie mają charakter hierarchiczny, wodzowski, wręcz militarny, gdzie, mówiąc w wielkim skrócie, gdzie pierwszy sekretarz partii może mianować prezesa NIK-u. Po prostu, bo to przecież prezes Kaczyński zdecydował, kto będzie prezesem NIK-u, a nie jakiś Sejm. Sejm dostał po prostu prikaz, macie tak głosować, a jak nie, to następnym razem was na listę nie wpuszczę. Tak jest w domyśle. Więc ustrój jest dokładnie taki sam, tak samo skonstruowany jak 30 lat temu. Ale pamiętam doskonale też właśnie czasy Gierka, czasy propagandy sukcesu, czasy takiego strasznego, to był wtedy, to się nie nazywało WOS, tylko to się nazywało chyba Wychowanie obywatelskie. Dokładnie, wychowanie obywatelskie. I pamiętam dokładnie, mam takie są analogie do dzisiejszych czasów, że najlepsi, że najwięksi, że się z nami liczą, a tak naprawdę nikt się z nami szczególnie nie liczy. Tak jak wtedy się z nami nikt szczególnie nie liczył, tak i teraz nikt się z nami szczególnie nie liczy. Ciągle pana nie ma w domu, żona to wytrzymuje? A może dlatego wytrzymuje właśnie. Mój francuski narzeczony nie wytrzymał. Nie, wszystko jest w porządku. My jesteśmy tutaj akurat, mówiąc poważnie, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego życia z racji wcześniej też wyjazdów jakichś koncertowych, takiego nieunormowanego, ale to też ma swoje plusy, że wie pani, człowiek się, zanim zdąży sobą znudzić, to zaczyna za sobą tęsknić. Tak. I to jest, także to ma na pewno swoje plusy. Bardzo dziękuję. Ja bym chciała żonie podarować książkę swoją, Towarzyszka Panienka. Dobrze? A to fajnie, super. Tak? Dziękuję dobrze. Bardzo. Dziękuję. Jasne, bardzo. Dziękuję bardzo. I na tym kończymy pierwszy odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę o komentarze, o to, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Dziękuję bardzo.